Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sałatkę z awokado, salami, ze szpinakiem w jogurtowym sosie. Na początku wrzucamy olej na patelnię i posmażamy nasze salami na ciepłą patelnię. Chodzi o to, żeby nasze salami było chrupiące i dobrze upieczone. Także wrzucamy to tutaj na około 1 minutkę, 2 minutkę, 2 minutki. O to chodzi. W tym momencie zajmiemy się w międzyczasie przyrządzeniem sosu. Do naszego sosu będzie nam potrzebna musztarda. Nie za dużo. Jedna łyżeczka. Miód, żeby osłodzić to wszystko. Około 2 łyżeczki. Żeby do naszego efektu, pożądany efekt jest, żebyśmy uzyskali słodko-kwaśny sos. I jogurt. Mieszamy naszym śmiesznym mieszadłem. O to właśnie chodzi. Pokażę Wam konsystencję. Taka konsystencja. Słodziutka. Świetnie. Sos gotowy. Salami. Salami już jest. Jeszcze chwileczkę, zajmie nam to minutkę, przewracamy. Dokładnie. Jeszcze zajmiemy się w międzyczasie opraniem awokado, pokrajaniem awokado. Jak się patelnia pali, nic się nie przeszkadza. Kroimy awokado. Obieramy ze skórki, popatrzcie jakie to jest łatwe. Przy wyborze awokado chodzi nam o to, żeby nie było za miękkie. Musi być lekko twarde, ale też nie za twarde, bo będziemy je, wtedy łatwo się łupi i się nam nie zniszczy. Ściągnę to z ognia już. Nasze salami jest takie, jakie powinno być, jak widzimy. Chrupiące i dobrze podsmażone. Także awokado. Chodzi o to, żeby zostawić duże kawałki awokado. Powiemy, co jemy. Szybciutko. Sól na awokado. Nie za dużo soli. Wymieszamy to wszystko. Wrzucamy do naszego sosu. Hopla. Gotowe. Mieszamy. Ściągamy nasze salami. Na deseczkę. Kroimy w kosteczkę. Też duże kosteczki, kawałki. Już ciężko jest, bo jest ciepłe. Ale jak to ma smak. Wrzucamy do naszego sosu. Proszę zbliżenie na sałatkę, na sos. Popatrzcie. Wrzucamy szpinak. Mieszamy. I wyciągamy sałatkę na miseczkę. Szpinak na dół, awokado na górę. Ślicznie. To jest o to, o co nam chodziło. Dziękujemy i do zobaczenia.